Witamy Was bardzo serdecznie w imieniu swoich kolegów ze Stowarzyszenia Eksploatacyjnego Stowarzyszenia Galicja. Jesteśmy członkami takiego stowarzyszenia, które zajmuje się odzyskiwaniem historii, poszukiwaniem jej. Właśnie dlatego, abyśmy mogli na takich spotkaniach jak dzisiejsze opowiedzieć Wam o tym, co znaleźliśmy, gdzie znaleźliśmy i jaka historia z tym jest związana. Z tego co wiem, byliście dzisiaj na cmentarzu, prawda? Ten cmentarz pochodzi z okresu której wojny światowej? Pierwszej wojny światowej, właśnie. I tutaj przygotowaliśmy dla Was taką wystawę rzeczy czy wyposażenia wojskowego, które było używane właśnie w czasie pierwszej wojny światowej. I później Wam tutaj szczegółowo opowiemy o tych historiach. Nasza praca polega na tym, że bardzo często musimy przeczytać bardzo wiele książek, przestudiować różnego rodzaju mapy, a później wychodzimy w teren. Wychodzimy na tereny leśne, wychodzimy tam, gdzie były walki, bitwy, gdzie ci żołnierze walczyli. I za pomocą specjalnych takich urządzeń elektronicznych poszukujemy tych metalowych rzeczy, które zalegają się. Wydobywamy je. Następnie później przekazujemy je do muzeum. Dlatego jak nieraz idziecie do muzeum, można w gablotach te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy na stole i oczywiście wiele więcej zobaczyć. Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć właśnie o tutaj lokalnej historii, to co się działo w Mymoniu, może to co zostało tutaj gdzieś znalezione i te przedmioty właśnie będą miały takie pochodzenie historii z Waszej miejscowości, tutaj gdzie mieszkacie, tutaj którymi uliczkami chodzicie do szkoły, czy bawicie się czasami gdzieś na podwórkach, w tych miejscach właśnie w pierwszej wojnie światowej żołnierze walczyli. Dlatego tutaj przekażę teraz głos mojemu koledze Mateuszowi, który troszeczkę Wam opowie o tych rzeczach znalezionych, odnalezionych w okolicach właśnie Mymonia i Beskid. Proszę. Dzień dobry. Te wszystkie przedmioty, które mamy tutaj zgromadzone, one pochodzą z tego terenu, bądź z terenów tutaj okolicznych. One zostały przez nas pozyskane w różnoraki sposób. Większość z nich są to elementy uzbrojenia, bądź elementy umundurowania. Mamy tutaj przykład, jak wyglądał pocisk pierwszowojenny, pocisk szrapnelowy, ponieważ pierwsza wojna światowa miała to do siebie, że ona była prowadzona w okopach, czyli w takich rowach, gdzie po obu stronach frontu były one wykopane przez żołnierzy i ci żołnierze kryli się w tych okopach. I zranić bądź zabić przeciwnika było bardzo ciężko. Dlatego wymyślano różne sposoby, jak po prostu przeciwnika tutaj likwidować. Mamy tutaj taki przykład szrapnela. Działał on tak, że tutaj był w tej łusce, był ładunek miotający, który wystrzeliwał coś takiego. W środku tego znajdowały się tak zwane szrapnery, które raziły przeciwnika. Bo to było detonowane nad okopem. Do detonacji służyły zapalniki czasowe, które mają tutaj pierścienie. I w zależności jak daleko był przeciwnik od miejsca wystrzeliwania pocisku, ustawiało się tutaj czas do eksplozji na tym po prostu zapalniku. Za pomocą ścieżek prochowych, ona wygląda tak, tutaj był proch, tą ścieżkę się skracało, bądź wydłużało i pocisk leciał dalej, bądź krócej, do momentu swojej eksplozji. Mamy tu również elementy umundurowania, klamry, zarówno z jednej strony konfliktu, jak i z drugiej strony konfliktu. Proszę spojrzeć, jakie one były misternie wykonane. One pomimo 100 lat zalegania w ziemi, cały czas można tutaj dostrzec te emblematy różnych stron konfliktu. Mamy tutaj toporki, tutaj pociski w pełnej krasie. Oczywiście różnokalibrowe, były kalibry mniejsze, większe, były potężne, takie jak tam możemy zobaczyć na przykładzie tej łuski. Mamy tutaj również pickelhaube. Kolega powiedział o pickelhaubie. To jest właśnie takie nakrycie głowy specjalistyczne. Używała tego armia pruska, czyli jak kiedyś na lekcji historii będziecie słyszeć o armii pruskiej, która tutaj szturmowała razem z armią austro-węgierską pozycję Rosjan, to właśnie ci Prusacy w takich charakterystycznych czapkach
skórzanych z takim dużym orłem, z takim charakterystycznym kominkiem na głowach, właśnie tutaj paradowali. I to jest właśnie charakterystyczne dla tej armii pruskiej. Natomiast druga armia, austro-węgierska, używała wtedy jeszcze takich czapek. Tutaj mamy tak zwany bączek, czyli symbol państwowy. Tutaj są różne takie rzeczy, które kiedyś były bardzo niebezpieczne. I taka przestroga i prośba dla was. Gdybyście kiedykolwiek coś takiego znaleźli, gdziekolwiek, należy zawiadomić starszych. Panią nauczyciel, rodziców, kogokolwiek. Kogokolwiek. Będziecie pamiętać, cokolwiek, co znajdziecie niebezpiecznego, to wam by się nie dotykamy, nie ruszamy,